Na tobie, droga młodzieży europejskiego wschodu i zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego wspólnego domu, od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i na pokoju. Na was liczy Kościół. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Drodzy przyjaciele, wiecie z doświadczenia, że upadek ideologii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pozostawił wielu waszych kolegach i koleżankach uczucie głębokiej pustki, wrażenie, iż zostali oszukani, a także zniechęcenie i lęk przed przyszłością. Również w krajach Europy Zachodniej wielu młodych ludzi zatraciło motywy, dla których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest zjawisko uciekania się do narkotyku. Brak zainteresowania polityką zdradza u wielu poczucie bezsilności w walce o dobro. Do tych wszystkich braci i sióstr jesteście posłani. Jesteście posłani wy jako zwiastunowie dobrej nowiny o zbawieniu. Spotykając Jezusa Chrystusa, dzięki waszemu radosnemu świadectwu, spotykając Chrystusa i poznając nasze powołanie do godności synów Bożych, będą mogli odnajdywać sens życia. Cierpienie ich bowiem to pragnienie, odkrycie znaczenia ludzkiego życia. A przecież Chrystus jest prawdą, która człowieka wyzwala. Tych wszystkich, którzy są zawiedzeni ziemskimi zadaniami cywilizacji, zapraszajcie do współpracy w budowie cywilizacji miłości. Pracować wielkodusznie nad budową społeczeństwa oznaczającego się stałym poszukiwaniem sprawiedliwości, zgody, solidarności, pokoju. Oto ideał, który odsłania każdemu bogactwa daru z samego siebie. Daru z samego siebie oraz służby. Ideał, jaki każdy w sobie nosi. Jesteście odpowiedzialni, drodzy przyjaciele, za to orędzie ewangeliczne, które prowadzi do życia wiecznego, a zarazem wskazuje bardziej godne człowieka bytowanie na ziemi. Wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dziś, dzisiejszego pokolenia chrześcijan. Zależy nade wszystko od waszego zaangażowania.
dziewczęta i chłopcy, na których wnet spocznie odpowiedzialność za decyzje, a od nich zależeć będą nie tylko wasze losy, ale także losy wielu innych ludzi. Waszym posłannictwem jest zabezpieczyć w jutrzejszym świecie obecność takich wartości jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia, począwszy od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Troska o umocnienie rodziny, o jej rozwój, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi środowiska naturalnego, które coraz bardziej bywa zagrożone. Są to, moi drodzy, zadania ogromne. Wymagają serc nieustraszonych, zdolnych uwierzyć nadziei wbrew nadziei. Droga młodzieży, w tym zadaniu nie jesteś osamotniona. Jest z tobą Chrystus. Jest z tobą Chrystus Pan, ten, który powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Ogień. Oto co może hartować wasze serca, pobudzać je do podejmowania zadań, nawet bardzo trudnych. Ogień, który przyniósł Chrystus. Ogień Ducha Świętego, który spala wszelką ludzką nędzę, każdy ciasny egoizm, każde małostkowe myślenie. Pozwólcie, by ogień ten wybuchał w waszych sercach. Drodzy młodzi przyjaciele, przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni.